Hej wszystkim, tutaj jak zwykle Zed i mamy trzecią grę z pokazowego show meczu pomiędzy Metfrogiem, grającym tutaj Zergiem, a The Little One, grającym Teranem. I ten show mecz odbył się na European Warcraft Invitational, organizowanym przez samego Blizzarda. I przy stanie 1-1 na BO3 rozpoczynamy tutaj trzecią grę, jeśli się dobrze nie mylę, ta mapa nazywa się Xel'Naga Caverns i jest to jedna z nowych map w pełnej wersji StarCrafta 2. No i szczerze mówiąc jest to takie, można powiedzieć, połączenie Lost Temple oraz Steps of War. Czyli w Lost Temple, w tym, że jest to mapa dosyć duża, i Steps of War, że oczywiście jest ona dla dwóch graczy. Mamy tutaj bardzo ładnego naturala, oczywiście jest on tutaj dobrze odsłonięty i myślę, że tutaj ta mapa, no można trochę powiedzieć, nie jest zbyt taka dobra dla zergów, ponieważ nie wiem, tutaj nie za bardzo dobrze to widać w tym Fog of War, ale tutaj za swoim naturalem mamy tutaj jedno przejście. Mamy tutaj drugie przejście, tutaj do następnej ekspansji, mamy tutaj oczywiście główne wyjście, tutaj do tej złotej ekspansji, która oczywiście rozdziela się i tutaj jeszcze, więc tak naprawdę jest tutaj dużo miejsca do zakrypowania, ten teren wcale nie jest taki mały, więc nie sądzę tutaj, żeby zerk posiadał jakieś preferencje, a ponieważ jest to mapa 1-1, to od razu wiadomo, gdzie jest przeciwnik, można tutaj oczywiście cheezować w bardzo ładnym stylu. No i szczerze mówiąc, jedynym plusem, jaki tutaj widzę jak na razie dla zerga, to to, że ta rampa jest bardzo blisko tutaj naturala. Celuje ona właśnie aż tutaj w tego naturala, więc zakrypowanie tutaj tego wejścia nie jest żadnym problemem. I chyba tutaj Metfrog chciał decydować się na jakąś szybką ekspansję, ale rozmyślił się w ostatniej chwili. I w tym momencie Liquid ELO chyba będziemy widzieć powtórkę z rozgrywki, tak jak w dwóch poprzednich grach. Zbiera teraz gaz i myślę, że będzie stawiał tutaj teraz fabrykę tylko po to, żeby zacząć budować Heliony i Ninja Fast Expand od razu tutaj, zaraz po lewej stronie mapy. Wow, Metfrog naprawdę chce tutaj zaskoczyć swojego przeciwnika, buduje spawning pula, tak żeby pokazać swojemu przeciwnikowi, chyba Metfrog nie ma zbyt dobrego dnia, zostało to wyskautowane, absolutnie fatalna sytuacja. TLO naprawdę, jakby miał szósty zmysł i faktory jest już budowany tutaj, więc w tym momencie albo Metfrog musi to skasować, albo będzie miał naprawdę ogromne problemy z bronieniem tej ekspansji, ponieważ znajduje się ona absolutnie daleko od jego maina. To jest naprawdę ogromny dystans pomiędzy tymi dwoma lokacjami. Command Center jest już prawie zamieniony, Factory jest już prawie wybudowana, za chwilę zaczną budować się według mnie Heliony, tak, są już budowane. W tym momencie Metfrog decyduje się na haczarkę. Zobaczymy, czy jak w pierwszej grze zdecyduje się tutaj na mutaliski, i jak zauważyliśmy w pierwszej grze, zdecydowanie się na mutaliski miało taką decyzję The Little One, że zdecydował się na bardzo szybkie tory i generalnie absolutnie anulował jakikolwiek haras mutaliskami. Szósty zmysł The Little One pozwolił mu tutaj wygrać. Command Center także bardzo szybki, jak najbardziej pozytywna decyzja. W momencie, w którym The Little One zauważył, że jego przeciwnik ekspuje, on także zdecydował się na trochę późniejszą ekspansję i oprócz tego zdecydował się na tą ekspansję w momencie, w którym zaczął atakować. I to jest to, o czym mówiłem. Metfrog w zasadzie, gdyby to znajdowało się tutaj, mógłby chociaż wykopać tego Spinecrawlera, zrobić tutaj cokolwiek, zacząć budować jakieś zerglini. W tym momencie nie ma tutaj absolutnie nic do powiedzenia. Metfrog straci tą ekspansję bardzo, bardzo szybko. Bardzo, można powiedzieć, błędna decyzja, bardzo zła decyzja Metfroga, żeby tutaj nie skancelować tej ekspansji, w ogóle żeby ją tutaj wybudować, ponieważ oczywiście można sobie pomyśleć, haha, zbuduje Ninja XP i on nie będzie o nie wiedział, ale właśnie w dużej ilości w przypadków zdarza się coś takiego, czyli wasz przeciwnik skautuje tą ekspansję i generalnie budzicie się, że tak powiem, kolokwialnie z ręką w nocniku. Command Center jest już wybudowany i w tym momencie The Little One znajduje się w absolutnie fantastycznej sytuacji. Właśnie zniszczył ekspansję swojego przeciwnika, sam zaraz tą ekspansję wybuduje. Czyżby decydował się tutaj na tory?
Nie wiem tutaj, czy widzę. Tutaj buduje się armory, więc właśnie decyduje się na ten ogromny mech i Metrok w tym momencie znajduje się w trybie paniki, buduje większą ilość Spine Crawlerów. Jednego z nich anuluje. Myślę, że w tym momencie jest już tutaj bezpieczny z tymi dwoma Queenami. Oraz Spire i w tym momencie... Wow! The Little One w zasadzie chyba czyta ludziom w myślach, bo chyba właśnie będzie budował pierwszego tora, już zbudował, teraz tutaj na drugiego za bardzo nie ma pieniędzy, ale wow, naprawdę The Little One po prostu czyta w myślach, ma chyba map haka w oczach. No i zobaczymy tutaj te pierwsze 4 czy 6 aż mutalisków jest już budowanych. Nie są one jeszcze tak do końca wybudowane oczywiście. Zaraz tutaj będzie starał się harasować swojego przeciwnika, ale ten tor jest już także prawie wybudowany. Posiada tutaj jeszcze 5 marinów, więc na pewno będzie przygotowany. Drugi tor jest już budowany. Absolutnie nie ma żadnego problemu. Buduje także missile turrety, więc wow, The Little One jest w zasadzie, można powiedzieć, super bezpieczny przeciwko temu, super przygotowany na ten haras. Jak w poprzedniej grze, skautowanie barakami i ten haras zapewne zaraz nie będzie miał, no może zniszczy tutaj SCV albo dwa właśnie w tym momencie, ale wow, nawet jedna wieżka jest absolutnie bardzo mocna, powinien to skancelować. Dokładnie, udało mu się skancelować, absolutnie nawet jedna wieżka jest bardzo mocna w StarCraftie 2, są one według mnie o wiele mocniejsze od ich odpowiedników ze StarCrafta 1 i w tym momencie posiadając tutaj dodatkowe jeszcze te dwie wieżyczki, w tym momencie jeszcze tor wypad akurat ściąga jednego mutaliska, pozostałe 3 mutaliski na żółtym i czerwonym. Wow, naprawdę Metrok to jest absolutnie zła decyzja, dopiero teraz buduje tą haczerkę. Ta haczerka mogła być już tutaj, od jakiego czasu gdyby nie została zbudowana tutaj i konsekwentnie zniszczona przez The Little One, który decyduje się absolutnie bardzo dobrze na tory, chyba czyta w myślach swojego przeciwnika, albo może rozmawia, tak jak w poprzedniej grze The Little One napomknął, że chyba rozmawiali tutaj na temat build orderów obaj gracze. No jako, że to jest friendly show match, no to tutaj nie ma żadnego problemu z tym, żeby po prostu obaj gracze porozmawiali o tym, co będą robić i żeby pokazali dobry show obu swoim grupom fanów. I bardzo ładnie, że obaj gracze to robią. Podwójny Evolution Chamber i bardzo szybki switch w Roach'e. Myślę, że jest to nawet dobry pomysł, ponieważ tory na Roach'e no nie są aż takie super. Są oczywiście bardzo mocne, ale na pewno są lepsze niż hydraliski, które to hydraliski padają po w zasadzie chyba jednym czy tam dwóch strzałach. Tymczasem The Little One nie widzę tutaj, żeby decydował się na jakąś ogromną ilość jednostek. Decyduje się tutaj na oczywiście jeszcze większą ilość torów oraz helionów. Jest to bardzo dobry miks na zerga, który buduje mutalingi. I to jest właśnie to, co można powiedzieć, starał się budować Metrok, zanim nie stracił tej ekspansji, czyli mutaliski oraz budowanie zerglingów z tych minerałów, które mu pozostaną. No i oczywiście jest to coś, co przyniosło się z StarCrafta 1. W tym momencie traci Metrok 4 aż mutaliski. Fatalna kontrola swoich jednostek, bo nie powinien tutaj zostawiać tak tych jednostek, przecież te tory absolutnie demolują mutaliski, wystarczą dwie salwy i już mutaliski znajdują się w naprawdę fatalnej sytuacji. Teraz The Little One przytomnie demoluje tutaj Cryptumory, powinien jeszcze się odrobinkę tutaj wycofać, te pierwsze roachy już tutaj wyskoczyły, 2 spinecrawlery, jeszcze 2 się bundują. W tym momencie The Little One zdecyduje się w ogóle na ominięcie tych wszystkich spinecrawlerów, powinien się jeszcze może tutaj troszeczkę wycofać, target fire na haczerkę, ta haczerka właśnie skinie. Absolutnie fatalna sytuacja dla Metroga, który stracił drugą haczerkę w tej grze i pomimo tego, że posiada teraz przewagę, myślę, że posiada przewagę tutaj w roachach, zniszczy może drugiego tora. Bardzo ładny mikro wykonany The Little One. Wow, nie mogąc tutaj teraz budować z drugiej haczerki, buduje teraz tylko z jednej tory. Wow, Metrog jest w fatalnej sytuacji. Tutaj chyba powinien wycofać się tym Queenem, ten Queen, a i fatalnie. Wow, naprawdę super tutaj teraz demolują te tory, te spinecrawlery. Spinecrawlery są naprawdę bardzo cienkie, te tory zadają ogromne ilości obrażeń. I myślę, że w tym momencie Metrok po stracie 2 haczerek w ciągu 10 minut ma pograne, nie ma tu w zasadzie nic do powiedzenia. Oczywiście Roach'e dają radę na tory, okrążają je i w tym momencie, nie posiadając absolutnie żadnej nowej jednostki, Metrok poddaje partię. Wow, cóż za, można powiedzieć solidna gra The Little One, ale cóż za fatalne błędy Metroga, który tutaj
No nie sądzę, żeby tutaj... Myślę, że ta haczerka, która została zbudowana tutaj, to był gwóźdź do trumny tej gry dla Metfroga. Absolutnie, absolutnie zła decyzja. GG dla obu graczy, pierwszy show match European Warcraft Invitational wygrywa The Little One z wynikiem 2-1. Ja myślę, że niedługo przejdziemy do omawiania drugiego show meczu, który jest show meczem Best of 5, czyli do trzech wygranych. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam na mój kanał na YouTube, Zed Starcraft, dziękuję Blizzardowi za zorganizowanie tego show meczu i tego eventu i do zobaczenia w następnej grze.